Ajajaj, po raz kolejny crewmate, ale to nie ma problemu, rozegramy to tak jak należy, jak na mistrza przystało. Dobra, witam was w kolejnym odcinku za Among Us, prawda, z pięknej gierki, pięknej, która jest potrzebna, potrzebna światu. Oczywiście na samym początku przypomnę, że są streamy na Twitchu, tam streamuję sobie Among Us, oczywiście teraz mamy po prostu nagrywki wraz z ekipką, prawda, ale normalnie jest możliwość oglądania sobie Among Usa również na Twitchu, więc zapraszam bardzo serdecznie, link jest w opisie, tam można wbić i spędzić ze mną, prawda, miło kilka pięknych godzin w tym, prawda, zmienionym kadrze niedawno. Dobra, jest tutaj ze mną Kondi tam jest, dobra, bo tam nick był przycięty. W O2 nikogo nie ma, Kondi wybiegł za mną, dobra, nie ma problemu. Biegniemy sobie na dół i lecimy sobie teraz do storage'a. Tam sobie zrobimy, prawda, śmieci, które mamy. Oho, tutaj jest nagle jak skład stream, że tak ujmę. Dobra, robimy sobie śmieci. Szkoda tego diamenta, który w tych śmieciach jest. Ja bym go wziął do Minecrafta, bym miał. Dobra, Łukasz zrobił ze mną. Smufek robił paliwo. Jest to całkiem możliwe, że je robił. Ciekawe teraz, czy je dokończy, więc polecimy za nim zrobić, aczkolwiek wstąpimy do elektryka w sumie, no, bo tu mamy sporo questów. A jest szansa, że ciała szybko tutaj nie zobaczymy na początku. Więc warto jest sobie skorzystać z tego momentu, prawda, i zrobić jak najwięcej questów. Nie ma to tamto. Dobra, robimy tu. Smufek. Nie wiem, czy on tam był. Nie będę spalił głupa, że wiem. Ale dobra, robił paliwo, teraz poszedł tam. Okej, jest. Okej. A więc tak. Wow, 3 kile. Trzy kile, dobra. To by wywaliło jakby co. Dobry jestem, nie? Dobrze. Tak, dobry jesteś. To możemy przejść już do głosowania chyba. Nie no, dobra, słuchajcie, chciałbym tak, zaznaczyć jedną rzecz. Chciałbym dowiedzieć się najpierw, gdzie kto był, więc może Dave. Weeponsy, dobrze, Łukasz. Ja skończyłem z Pawłem tam. Kurde, nie pamiętam, gdzie? Serio, obok nie byłeś. Nie, ale kłamie, że byłem w adminie. Nie, no, nie, bo teraz ja. Znaczy ja widziałem tak, nie wiem, z 20 sekund temu Paweł rzeczywiście w adminie. Łukasz kręci. Nie, no to ze zjawy. Poczekaj, dobra, niech każdy tę pozycję powie najpierw. Ja byłem w lower engine. To prawda. No one? To kto to jest? Ja właśnie chciałbym poczekać na sam koniec. Bo ja bym chciał najpierw wasze. Ale już wszyscy powiedzieli. Chyba znamy. A Łukasz, gdzie był? Nie wiadomo, no mówił, że był ze mną w adminie, a go nie było. Nie, on mówi, że był w kafeterii z Zielonym. Całkiem możliwe, że był z Dawidem, bo Zielony też jest. Tylko Dawid wbiegł do Weeponsów, zanim padł report. Biegłeś przez kafeterii? Był Łukasz w kafeterii. Był Łukasz, dobra, okej. Tak, byłem w kafeterii, Łukasz wybiegł. A więc tak, nie wiem, gdzie są ciała inne. Wiem tylko, że Kondzie na początku gry widziałem w nawigacji, więc możliwe, że tam ktoś go, prawda, odstrzelił. Ale jedna rzecz mnie zastanawia bardzo, ponieważ ciało było na wejściu do kamerek. Kiedy biegłem od storage'a, widziałem, że Smufek zrobił paliwo i pobiegł na lewo. Nie widziałem go na początku w elektryku, jak wbiegałem do elektryka, więc całkiem możliwe, że wbiegł do kamerek, tam zrobił wenta do elektryka, znaczy tam zabił, zrobił wenta do elektryka w trakcie, kiedy robiłem zadanie, więc nie widziałem, czy went był użyty. I wyszedł razem ze mną z elektryka, biegnąc do Lower Engine'a. Mogło tak być? Nie jestem tego pewien. Ale nie było tak. Ale nie jestem tego pewien. W ogóle czekaj, to jest dwóch impostorów? Tak. Ja pierdzielę, no to fajnie. Ja też właśnie chciałem powiedzieć, że znalazłem ciało Wojtka, tylko nie zdążyłem kliknąć reporta, bo akurat Szczypson w tym momencie zreportował i znalazłem je przy wejściu do końców. Aha, dobrze, no to mamy w takim razie pierwszego impostora, ponieważ ciało jest przy wejściu do security, jest na bank, wejściu do security, bo reportowałem niebieskie ciało Toitka, więc no niestety, przykro mi, ale w taki sposób można się nie zauważyć. Dobra, głosujemy na marchewę. Marchewa leci. Wy się są na mnie głosujecie, czy wam odbiło? Jeżeli to nie jesteś ty, to następnym razem patrz uważniej, bo na bank nie mogę się reportować ciała Wojtka. Na pewno nie. No nie wiem, niebieskiego widziałem. Lewa, no widzisz. Weź pod uwagę, że Kondi też jest niebieski, z tym, że jasno. Kondi jest jasno niebieskim. Ej! Mógł to być też on. Ale widzisz, nie sprecyzowałeś, więc jest wynik jaki jest. Ja wam to zapamiętam. Dobra, mam nadzieję, że to jest pierwszy impostor, którego wywaliliśmy, bo nie da się ukryć, jeżeli to nie jest ten impostor, to zaraz przegrywamy grę normalnie, ale wydaje mi się, że to był on, no bo
trudno pomylić niebieski z turkusowym. Dobra, mamy tutaj, znaczy trudno, no w sumie nie jest trudno, ale... Czy ktoś mnie tu zamknął? Tu był czerwony, czerwony mi mignął, czerwony na bank mi mignął w tym miejscu. Więc tam mógł się czyhać na kogoś mógł. O, dobra, mamy kartę za drugim zrobioną. To i tak, o dobra, smufek wlatuje do... Ajajaj, dobrze, przepraszam, ale widzisz, powiedziałeś, że niebieski był ja ten. Ja byłem. A nie mógł być niebieski. Nie mógł być niebieski, bo na bank reportowałem. Kolejna rozgrywka jako crewmate to jest przecież już męczące. Męczące jest to, chociaż nie udało nam się ugrać poprzedniej gierki, ale dobra. Biegnie ze mną Łukasz i Kati do Weeponsów. Do Weeponsów, prawda? Tutaj mamy mały. Kondi też tam przebiegł, Smufek też przebiegł. Okej, czyli jest czerwony, czyli Łukasz to jest prawdopodobnie. Kondi, Smufek przebiegli. Tu ktoś wbiegł. Smufek, dobra, czyli Kondi tylko zbiegł na dół. Czyli Kondi powinien być albo w nawigacji, albo w O2, nie ma go w O2, więc powinien być w nawigacji. Jeżeli nie ma go w nawigacji, to poszedł do Shieldsów, wiadomo. Albo wend. Dobra, Smufek robi liście. Mógłby mnie zabić już? Mógłby, zdecydowanie mógłby. Robimy sobie teraz rakietkę. Prawda, na spokojnie, nikogo tutaj nie ma. Dave przybiegł, Dave tak jakby na mnie skręcił, jakby coś chciał, ale wątpię, żeby on był trzeci raz impostorem z rzędu. Zazdrościłbym mu tego. Dobra, wbiegł tam no one, czyli to jest byku. Tu nic nie mamy. Okej, ja bym się cofnął, bo czuję, że tam poszedł kill już w tym momencie. Czuję, że tu poszedł kill. Smufek. Nie ma killa. Teraz pytanie. Okej. No one. Mógł wlecieć wend stąd tam do Weeponsów, ale nie mam pewności. Dobra, 8, 4, 6, 6, 9. Naprawiamy o 2. Okej, naprawione. Paweł przebiegł do góry. Lecimy na dół, bo coś... Tu poleciał Smufek, no ale wydaje mi się, że... Powiem tak, przeczucie mam, że Smufek i byku. Takie mam przeczucie na tą rozgrywkę. Kati jest Smufek, który prawdopodobnie teraz mnie ubije. Bo robię uploada. Długi quest, długi task. I on teraz może to zrobić, ale nie zrobił. Pobiegł stąd. Okej, czyli albo miał kill cooldowna za dużego i nie mógł tego zrobić. Albo poszedł na kartę, gdzie był Kondi, dobra, ale tutaj też... Dobra, Kondi zostawiamy, został w adminie, Smufek wyszedł, nie wiem gdzie pobiegł. Dobra, robimy... A, pobiegł na dół, dobra. Kolejny raz się z nim spotykam na wszystkich taskach po kolei, okej. Hello. Udało mi się już dwóch zabić, ho ho. Gratulacje, Piona, impostorze. Ho ho. Piona, Dave, no. Fajnie nam idzie. Ej, ja też jestem. To jesteśmy we trzech. Dobrze, gdzie kto był? Ja byłem w tym, Jezu, nie wiem, to jest spokój, do Łukasz, musisz się wyciszyć. W ogóle. Zmutowany byłem, no ja... Na komce. Jak to się komunikacja, nazywa? Komunikacja. Tak, no. Był tam Paweł. Łukasz, gdzie ciało? W elektryku. Okej. Gdzie był Kondi? Ja byłem, robiłem kartę w adminie. Chyba potwierdzam, bo byłem w adminie, widziałem jak robił kartę. No, bo gdzie był? Paweł! Ja mówiłem, że tam w tym pokoju na dole, nie wiem jak to się nazywa. To jest pokój, do którego nie wychodzi. Kom. Ja cię chyba tam nawet widziałem przez minutę, w sensie gdzie zauważałem, że ktoś tam biegł. Smufek? Ja miałem zamiar wejść teraz do elektryka. O. Ale nie zdążyłem. A byku? No ja mówiłem, że ci widziałem spalionem. Ja byłem na kamerach. Okej, dobra. Więc tak, ja byłem w adminie, gdzie był ze mną Smufek, który robił równocześnie ze mną obok kabelki, ja robiłem download. I tam przy stole był Kondzio. Nagle zniknął mi Smufek, myślałem, że wybiegł, więc ja wybiegłem lekko, ale nie było go tam, wróciłem z powrotem, okazało się, że stał przy stole z Kondi, mnie zabił go, stał obok, też zrobił kartę, ja zrobiłem kartę po nim, Smufek wybiegł, pobiegł do storage'a, tam wziął paliwo. Nie, albo nie pamiętam, gdzie cię zobaczyłem, czy to było już w poprzedniej rundzie, czy nie, bo w jakiejś rundzie brałeś paliwo, nie wiem, czy to było w tej. Wiem, że byłeś w storage'u, ja cię tam minąłem i biegłeś w stronę elektryka, na pewno nie zdążyłbyś tam wejść. No więc, nie wszedłem, no stanąłem przed wejściem. Więc tu bym mógł wyczyścić, tak samo Kondzia był na adminie, przy stole robił kartę. Wcześniej widziałem Smówka też, po prawej stronie, na Weeponsach, jak ja robiłem tam download, to widziałem go, widziałem Łukasza.
No więc moim zdaniem Smufek i Kondi, na pewno Smufek jest czysty. Kondi, widziałem go tylko pod koniec, ale nie mam pewności. Nie, Smufek jest czysty, też z nim biegałem. Nie dotknął mnie. Ja to w ogóle nie wiem. Ja praktycznie nikogo nie widziałem. Ja szczerze nie mam pojęcia, kto może być, więc ja skipuję. No i ma skip, bo nie mam mi dowodu. Zostaje Pech Dave. To chodź do mnie. Dobra. Byku, Łukasz, Dave. Mi się wydaje, że to będzie albo Dave albo Palion. Któryś z nich to na pewno będzie z tego powodu, że oni na początku tak zestrolowali, że niby, że dobrze im idzie i wydaje mi się, że to wcale nie był taki troll. W sensie, że to było dla odwrócenia uwagi. Takie mam przeczucia, ale no, nie mam pewności w sumie, szczerze mówiąc. No cóż, dobra, lecimy w takim razie do Medbeja się zeskanować. Chociaż moglibyśmy skana sobie zostawić na później z kimś, chociaż i tak tylko raczej nic nie zobaczy, musiałby też mieć tego questa. Dobra, zróbmy skana po prostu. Idealny moment na to, żeby mnie zabić. Dobra, jest reaktor włączony. Co oznacza, że tu będzie teraz duże zbiorowisko ludzi. Idealny moment, żeby kogoś wybić. Idealny moment, dobra, wejdźmy do elektryka, do... Aha, dobra, już tutaj byli. Zrobili co trzeba było. Jest tutaj dużo ludzi, więc nie ma co, na szybko robimy kabelki, bo mamy czas. Nikt tutaj teraz nie zabije. Idziemy do elektryka w takim razie. Łukasz jest na dole, robi lower engine, czyli musiał być na paliwie. Ktoś go powinien widzieć. Jeżeli ktoś to powie, to jest czysty, ponieważ faktycznie poszedł zrobić paliwko. Zrobiliśmy tutaj, idziemy do storage'a zrobić paliwo. No i... aha, czyli będziemy mieli jeszcze długiego long taska w sumie. A, tu nie zdążyliśmy zrobić. Czyli robiliśmy, to było w tej rundzie. On zrobił faktycznie... Smufek robił faktycznie paliwo, bo zabrał faktycznie, tylko nie pamiętałem, czy to było tutaj w tej grze, czy w poprzedniej już, którą graliśmy, bo gramy już którąś z rzędu i mogło mi się to pomylić, ale widocznie to było w tej rundzie. Dobra, nalewamy paliwo, nikogo tutaj nie powinno być, pobiegliśmy niestandardową drogą, trochę musimy znowu wrócić. Dave za mną biegnie, czuję, że to jest on, a cofnął, tak jakby zwątpił w to, czy jest w stanie faktycznie, ktoś siedzi na kamerach. Bo mignęła kamera, Kondzio jest tutaj i teraz pewnie wleci kill na mnie. Pewnie to jest Kondzio. Nie jest Kondzio, nie clearował mnie. Tu wlatuje różowy, to jest chyba Byku. Idziemy robić tutaj, prawda, szybko. Paliwo szybko, dobra. Udało nam się chyba zrobić. Palion! No. Smufek z teleport. Ale dlaczego z góry przebiegałeś ja nie było mogę, ciało? Dlaczego wybiegałeś z mi po ciało? Nie, powiedz mi swoje pozycje. Tylko pozycję chcę wiedzieć. Storage. Storage. No ja też storage. Przed storage. Nie, w okolicy, ale miałem się przed chwilą chyba ze szczypsem. Lower engine ja jestem. Tak minąłem się z Bykiem, on wbiegał do elektryka. Smufek tak. Pozycja? Ja byłem w nawigacji i z Weaponsu wybiegał Palion. A tam było ciało. Paweł, pozycja? Nie. Ja byłem storage na samym dole. Nie, robiłem wyrzut śmieci. Dobrze, Paweł, ja widziałem na adminie w panelu, że były dwie osoby w Weaponsach i później po chwili był kill. Więc byłoby to wygodne dla ciebie, zabić w Weaponsach i zbiec na dół. Tak jak mówił właśnie. Oho, się jakoś dziwnie kręci. Więc Paweł, jak dla mnie podejrzany, albo Smufek. Paweł lub Smufek. Nie, ja biegałem nawet. Smufek nie. Kliruję go, bo w kolejnej rundzie. Smufek. W kolejnej rundzie widziałem, jak robił taski, biegał, więc. Smufek. No ja tak więc sam. Ja czyszczę go już kolejną rundę. Nie, no Smufek też mnie mógł zabić, a nie zabił, a Paweł. No Dave, to ja są dużo biegałem. Mogłem cię dużo razy zabić. No ja bardzo dużo. Kilkukrotnie widziałem. Nie wiem. A nie, smyrnąłem cię nawet. Nie wiem, czy można go wywalić. Na pewno były dwie osoby w Weaponsach. Skoro tam jest ciało, zgłosił je Smufek i ty, Paweł, mówisz, że ciebie tam nie było. Ale no jak ciebie tak mogło nie być, skoro tam przebiegałeś? Nie, ja przebiegałem, ale mówię ci, że to jest self-report. No pewnie. Dobrze, którym ty przebiegałeś w takim razie? Przez kafeterię na sam dół. To w jaki sposób Smufek widziałeś go tam? No bo no, leciał no zielony no. Z Weaponsu wychodził, ja wychodziłem z nawigacji i na zakręcie się mieliśmy. Czyli Paweł twoim zdaniem biegł w dół? Tak, biegł w dół, w stronę szliców. Czemu? Albo ktoś rzutował. Ja nie mogę, no impostor.
Ja powiem tak, jeżeli byś biegł, Paweł, jeżeli byś biegł na storage'a, to byśmy się minęli, bo ja też ze storage'a wbiegałem do admina i to by było mniej więcej wtedy. Ja skończyłem na storage'u przed. No Paweł. Dobra, no. Znowu, to jest kolejna gra, Odpadasz jako impostor, której odpadasz jako impostor. Nie chce mi się, znowu to samo, dzięki. Hello. Dzięki, wszyscy mają to udokumentowane. Da. Dobra. Imo, no kurczę, Smufek mnie zastanawia w sumie. Nie zdziwię się, jeżeli to on będzie, bo no jest to troszkę podejrzane, ale wydaje mi się, że zdążymy zrobić taski, zanim cokolwiek się wydarzy. Kondy biegnie za mną do nawigacji. Ja sobie tu zrobię szybko, prawda? Przeklikamy to. I mamy skończone taski w tym momencie, tak naprawdę. Skończone taski. Kondy biegnie za mnie. Ktoś siedzi na kamerach. Kondy ciągle się mnie trzyma. Biegnie za mną. Oj, uparcie biegnie. Ja wiem, że ktoś jest na kamerach. Nawet nie jedna osoba. Tu się zatrzymał, dobra. Okej, mamy reaktor. Więc on teraz mnie nie zabije, będzie chciał się wyklirować. No ale dziwne, że biegł ze mną taki kawał drogi. No ale dobra. Jest nas tu dosyć sporo. Mógłby teraz polecieć kill zestakowany. Na przykład teraz. Ktoś tutaj z tej drużyny mógłby walnąć killa. Kondy, ktoś tu zamknął. Ktoś chciał, żebyśmy tu zostali. Pytanie kto? Kto był za? Dave jest za. No ja już mam skończone wszystkie questy, no to co ja mam robić? Trzeba by było szukać ciała, bo myślę, że gdzieś już może leżeć. Szkoda, że tu nie ma vitalsów, tak jak... Znowu kolejne drzwi są zamknięte. Ktoś tam nieźle się bawi tymi drzwiami. Dobra, ktoś wszedł teraz. Byku. Mógłby wlecieć teraz stack kill. Coś powinien to zrobić, jeżeli tu jest impostor, to powinno to się zdarzyć. Ale dobra, jest dobry ruch. Rozbicie drużyny o dwa. Ajajaj, no zobaczymy. Jestem ciekaw strasznie, kto to jest. Ale wydaje mi się, że zdążymy zrobić questy, zanim on tutaj zdąży powybijać wszystkich. Bo ma kill cooldowna sporego. Ale dobra, zejdźmy tu. Nikt tutaj nic nie robi, więc akurat jest fajnie. 1, 4, 8, 6. Dobra. Ej, dobra, to jest dobra. Byk. To jest byku, bo wybiegał jak skąd wybiegaliśmy do O2. To jest na swój byku. Chłop się nawet nie broni. Dobrze, no znaleźli go. Czyli, że żeście biegli. Mi się wydaje, w byku i Paweł byli. No był. Ja nie byłem. Nie kłam. No ja nie byłem. Zaraz. Gierka się teraz skończy, to byłeś... No, na pewno byku. A jak nie, to Dave, bo na pewno nie Smufek. Ja nie gra byłem. Już by się skończyła, bo mieliście 2 na 2. No więc, to jest Dave, więc, bo na pewno nie jest Smufek. Nie, skończyła się. Paweł i byku. Kto był? Paweł i byku. Paweł, no.